historię Galicji, czy tam Rusi Chalickiej, że Ruś Chalicka nie jest zwrócona przez Stalina Ukraińcom i Ukraińcy dalej mają pretensje do 19 powiatów, czyli tam na końcu zresztą pan zahaczył o ten temat, że o, chodzi im nie tylko o Sarn, ale do Wisły zawsze, pamiętaj, to teraz przecież przywódca wrzeszczał jeszcze w 2000 roku, syn Szuchewicza, pamiętaj, Laszesz to do Wisły nasze. To pan znajdzie nawet tego Poliszczuka w Gorzkiej Prawdzie. To zapowiedział swój cel, cel organizacji ukraińskich nacjonalistów jeszcze 2002 czy 2004. I oni to konsekwentnie realizują. No, oni twierdzą, że nie ma porozumienia z latami, bez oddania Rzeszowa, Przemyśla, Chełma. I sprawa jest krótka, ja się urodziłem w Przemyślu. Ja wiem, że Ukraińcy nas nienawidzili, nienawidzą i nienawidzić będą. Mieszkałem jeszcze w Chicago, na spotkaniu w Ukrainian Village. Tam Ukrainiec ma zasadę, do Polaka się nie odzywa. I sprawa krótka. Ukraińcy uważają, dopóki Polak nie odda im tego, co oni uważają za ukraińskie, to z Polakiem nie ma dyskusji. Polacy się mogą tam ich pchać bez wazeliny czy z wazeliną i mogą ich tam kochać, mogą ich tam napuszczać, prowadzić na Moskala, ale dla Ukraińca 100 razy gorszym jest wrogiem jest Lach, który właśnie jest zwany Mazurem właśnie, bo przyszedł z Mazowsza kiedyś. I Lacha trzeba zarżnąć, bo na Mazowsze nie pójdzie, bo tu licha ziemia, a u nich ziemia czarna, rodzi wszystko, tak? Ta sama historia z Litwinami. Ja w akademiku mieszkałem tutaj z jakimś tam, nie wiem, sekretarzem, czy tam zastępcą tego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego. On twierdził, że Lachów też trzeba wyrżnąć, tak samo bardzo dobrze zrobili Ukraińcy, że tak właśnie załatwili. No tutaj ta akcja Wisła tam na jakiś czas to rozwiązała sprawę, ale to wcale nie znaczy, że Ukraińcy tam się pogodzili z utratą części Rusi Chalickiej, która nie wiem, dokąd ona sięga. Według niektórych źródeł to aż tutaj po Siedlce, a granica to tam gdzieś widziałem właśnie między Mińskiem a Siedlcami. Nie wiem, do Wisły czy dokąd, w każdym razie Rzeszów to na pewno. Tutaj to nie wiem jak tam daleko w tych górach, bo tam przecież, nie wiem, to chyba Kazimierz Wielki ich tam wpuścił Łemków aż do Szawnicy, przecież tam była ta Szlachtowska chyba się nazywała, Jaborki, to wszystko. Ruś tam to też zostali usunięci w czasie akcji Wisła i te. Przecież konsekwentnie. Zresztą cała ta nasza polityka to jest kajanie się przed ludźmi. No, pojechał przecież najwybitniejszy prezydent do Powłakomy, wziął sobie tam tego potycznego profesora, przecież nacjonalistę pierwszej wody i tam teraz ten temat zanik i tam gdzieś niby akcje Wacława, który tam gdzieś za Delangową, za wyczyszczenie zupełne, przecież tam 180 Polaków mieszkało. Jest znany tego doktora Koniecznego, który tam napisał, był taki czas, taką książeczkę. Przecież wiadomo jest rzeczą, że tam tyle ludzi nie zginęło, którzy są tam powymieniani pod kościołem. Przecież to normalnie dopisali 3 razy więcej ludzi niż w tej akcji. Można przerwać? Znaczy myślę, że są tacy Polacy, którzy nigdy się z Ukrainą nie pogodzą i są tacy Ukraińcy, którzy nigdy z Polską się nie pogodzą. Pytanie, kogo jest większość? Kiedy pan był ostatni raz na Ukrainie? Kiedy pan był w Kijowie? Kiedy pan... W Kijowie. A Lwów to nie cała Ukraina, widzi pan. Tamta jest prorosyjska. Tam 70% mówi po rosyjsku i ciąży. Dlatego wybiera Janukowicza, którego Europa obala i przepędza. To nie jest przecież żadna inicjatywa, to była inicjatywa galicyjsko-wołyńska. Teraz na Wołyniu właśnie widzę, już Dubno doszło do wniosku, że to Janukowicza mu było lepiej. Przepraszam, że my przerwiemy tutaj. Przepraszam, że przerwę, no ale widzę, że pan wie wszystko lepiej. Ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście jest tak, jak ja słyszę z ośrodków badania opinii na Ukrainie. One jednoznacznie wskazują, że sytuacja wojny z Rosją spowodowała, że dla 90 kilku procent Ukraińców wrogiem numer jeden jest Rosja.
W Kijowie z całą pewnością nie 70% jest ludzi za Rosją, ale nie wiem, czy znajdzie się 7 promili ludzi, którzy są dzisiaj za Rosją. To, że mówi 20% po rosyjsku dzisiaj w Kijowie, to nie znaczy, że są za Rosją. Po prostu historia się zmienia. Mamy swoje rachunki krzywd z Ukraińcami, mamy potworną zbrodnię ukraińską na Polakach i mamy zacietrzewionych ukraińskich nacjonalistów, niestety rozwijających swoją pamięć nacjonalistyczną, antypolską na całą Ukrainę. Tutaj powodem do troski jest przede wszystkim to, że ukraiński odpowiednik IPN-u został przejęty przez takich właśnie nacjonalistów. Pan profesor Wiatrowicz tym zawiaduje, który no, próbuje wychowywać Ukraińców w takim duchu, o jakim pan tutaj mówił. Ale tylko gdyby zechciał pan mi nie... Przepraszam, mamy teraz pytania od tutaj. Nie, tylko chciałem dokończyć, bo pan mi ciągle przerywa w bardzo nieelegancki sposób. A ja chciałem tylko powiedzieć, że pana perspektywa nie jest perspektywą wszystkich Polaków i perspektywa, którą pan nakreślił Ukraińców na Polskę, też nie jest perspektywą wszystkich Ukraińców, tylko bardzo nieprzyjemnej, skrajnej, nacjonalistycznej grupy, która jest wykorzystywana doskonale przez Moskwę, po to, żeby Moskwa tutaj wprowadziła swoje porządki. I wie pan o tym doskonale, tak jak wszyscy inni tutaj obecni, że nie jest rozwiązaniem poprosić Moskali o rozbiór Ukrainy, prawda? My sobie weźmiemy Zachód, wy sobie weźmiecie Wschód, ponieważ Rosja ostatecznie zawsze doprowadzi do takiej sytuacji, w której porozumie się w sprawie rozbioru Polski, kiedy my będziemy zadowoleni z tego, że odzyskaliśmy Lwów w porozumieniu z Rosją, to Rosja zawrze kolejny pakt Ribbentrop-Mołotow. Dziękuję bardzo. Teraz dwa pytania kolejne, krótsze. Jedno historyczne, drugie nawiązujące, dobrze mnie słuchacie, bo tak tu dziwi. Drugie, panie profesorze, nawiązujące do współczesności poniekąd. Pierwsze, takie dwie tezy i komentarz bym prosił, tezy, pytania, hipotezy. Pierwsze pytanie, teza, która podbudowuje właśnie tę teorię, która mówiłaby nam o tym, że nie na darmo szliśmy na wschód, Kazimierz Wielki. W 1340 roku Zachód przecież, tak? Bo tutaj było wspomniane, pan profesor wspomniał o tym, jakby o tej Unii przeciwko Moskwie, ale przecież pamiętajmy też, że to była jednak też poniekąd Unia przeciwko na przykład Krzyżakom, tak? Czyli to już typowo Zachód, no, Północ-Zachód. Czyli tak jakby ta siła jednak militarna, polityczna wobec też przeciwko Zachodowi, tak? To jest też przecież o tym pamiętajmy, że zresztą tak samo było i później w roku 20, gdy marszałek Piłsudski próbował tworzyć federację. To też miała być federacją tylko przeciwko Wschodowi, ale też ogólnoeuropejska. Więc to jest pierwsze. I drugie, teza może trochę kontrowersyjna poniekąd i apolityczna na pewno, a partyjna w szczególności. Znaczy moim zdaniem historia Kresów dla nas, dla Polaków nie skończyła się w 1945 roku. A właściwie przecież trwa po dzień dzisiejszy, co czym przykładem, jakkolwiek to brzmiało, brzmi to może źle, jest jednak 10 kwietnia 2010 roku, gdzie jednak no, to był Smoleńsk, Kresy nasze, tak? No tam nadal trwa historia jednak nasza i moim zdaniem no, tam też pozostała, przecież pozostało wielu oficerów, tam leży wielu oficerów zamordowanych przez tych, którzy chcieli nam zabrać te Kresy. Więc no tutaj też bym postawił tezę, że historia Kresu właściwie trwa nadal dla nas poniekąd. Jak pan profesor się do tego odniósł? Dziękuję bardzo. Do pierwszej tezy odniósłbym się w ten sposób, że nie wydaje mi się, żeby Kazimierz Wielki w 1340 roku wyprawiał się na Ruś przeciwko Zachodowi, czy żeby Józef Piłsudski w roku 1920 próbował zorganizować sojusz z Petlurą przeciwko Krzyżakom, czy Niemcom, przepraszam, w tym wypadku, przeciwko Zachodowi. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby Polska zdobyła możliwość suwerennego działania. Żeby nie była marionetką w rękach mocarstw zachodnich, marionetką w ręku Niemiec, czy marionetką w ręku Rosji. Żeby tak było, Polska nie może być sama w swoim etnicznym kształcie, bo taka Polska będzie tylko marionetką, niestety. I to jest gigantyczny błąd wszystkich zaślepionych nacjonalistów, wąsko rozumiejących swój nacjonalizm, którzy uważają, że tylko Polska etniczna skupiona wyłącznie w
100% na swoim najwięcej rozumianym interesie narodowym może zrealizować swoją suwerenność. Nie. Polska jest na to, powiem brutalnie, za mała, Polska etniczna. Tylko Polska, która nawiązuje do dziedzictwa kresowego. Nawiązuje w taki twórczy sposób, jak to robili właśnie Kazimierz Wielki czy Józef Piłsudski, tutaj wymienieni. Tylko taka Polska może zbudować stopniowo sobie suwerenność. Suwerenność i od Moskwy, i od Berlina, i od Brukseli. Tylko wtedy, jeżeli oprzemy się o Kijów. Jeżeli oprzemy się o Kijów. Bo Kijów, proszę pana, nie grozi nam bombą atomową, nie grozi nam rakietami, nie przejmuje naszego przemysłu w całości. Pan ma prawo do swojego zdania, ale nie ma pan prawa przerywać mi za każdym razem. To jest bardzo nieelegancko, naprawdę. No właśnie. Także bardzo proszę o następne pytania, ale jeszcze odpowiem na drugie pytanie pańskie, czy na drugą tezę. Oczywiście historia Kresów nie kończy się także właśnie w tym symbolicznym punkcie, jakim jest Smoleńsk. Dlatego przypomniałem tutaj zawęźlenie tego, można powiedzieć, konfliktu właśnie w Smoleńsku w roku 1339, kiedy po raz pierwszy Moskwa upomina się o Smoleńsk. A potem tyle razy ta historia polskiej obecności na Kresach i starcia z Moskwą w tej sprawie właśnie zderza się o Smoleńsk. W 1920 roku sztab frontu zachodniego generała Tuchaczewskiego był w Smoleńsku. W 1940 roku wiemy, co się w Smoleńsku stało i wiemy, co stało się w roku 2010. Smoleńsk jest symbolem tego, że Kresy nas nie puszczają, bo puszczenie Kresów, puszczenie tego, co stało się po raz ostatni w 2010 roku, byłoby zdradą nas samych. My patrzymy tutaj z perspektywy historii, właściwie pan kaganiec oświaty. Niech pan powie w dwóch słowach, dlaczego jest taka niechęć Litwinów do nas, bo ja się z tym spotykam, podróżując w Polskę. Dziękuję. Myślę, że niechęć litewska jest dużo silniejsza od ukraińskiej w skali całego kraju. Bo oczywiście na zachodniej Ukrainie jest, tak jak pan mówi, jest bardzo rozpowszechniony nacjonalizm ukraiński. Tak, a szczególnie wśród Ukraińców w Polsce, to się zgadzam całkowicie. Natomiast no, większość Ukrainy centralnej, że nie wspomnę o wschodniej, albo nie ma żadnych skojarzeń z Polską, albo ma dobre skojarzenia z Polską. Natomiast Litwa jest przesycona no, w całości swojego niewielkiego terytorium odruchem, czy kompleksem powiedziałbym, w zależności od Polski. Ten kompleks bardzo łatwo zrozumieć. Otóż Litwa uległa polonizacji, elity litewskie. Polonizacji nie przymusowej, tylko dobrowolnej, a nic tak nie boli, jak strata własnej duszy, można tak powiedzieć, bo tym jest wyrzeczenie się własnej kultury, własnej tożsamości, dobrowolna. Bo kiedy pałką zmuszają, kijem, to mniej boli. Gorzej, kiedy okazuje się, że ojciec, dziad, pradziad przyjął kulturę polską, bo wydawała mu się wyższa, wydawała mu się ciekawsza, bo już był w polskim języku kochanowskim, a w litewskim niczego takiego nie było, prawda? To boli, to trzeba próbować zrozumieć, nie wybaczyć, nie powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo to niestety wpływa na politykę litewską, ale myślę, że to leży u źródeł tego kompleksu. Ukraińcy w odróżnieniu od Litwinów nie stracili całości swoich elit, ani też nigdy nie stracili ich wyłącznie na rzecz Polski, ale przede wszystkim wykorzystała zdolności ruskie, ukraińskie, Moskwa. Ukraińcy czy ludzie pochodzenia ruskiego stali się filarem rosyjskiego imperium. Nie tylko w II wojnie światowej, ale w czasach Piotra I. To jakbyśmy ich dzisiaj nazwali, Ukraińcy zbudowali imperium Piotra I. Natomiast Litwini mają te pretensje tylko do Polaków, że stracili swoje elity kulturowe na rzecz Polski. Wstydzą się tego jakby, tej słabości Litwy w wieku XV-XVI kulturowej. Bo oczywiście wspominają chętnie historię średniowiecza. Mówią, że Grunwald, czyli Żalgiris, był wielkim litewskim zwycięstwem, w którym Polacy znaleźli się przypadkiem tylko, prawda? No oczywiście tego rodzaju kompleksy łatwo zrozumieć. Każdy naród ma jakieś swoje kompleksy. Ten naród akurat rozwijał się przez kilka lat, przez kilka wieków, przepraszam, w relacjach Unii z Polską, której Polska była silniejszym kulturowo partnerem.
I to boli, to jest powód do tego kompleksu. Tak, a oczywiście no, dodatkowym powodem stało się zaciekłość litewskiego nacjonalizmu, który odrzucił propozycję zgody, jaką przedstawiał Józef Piłsudski w roku 19. Historia Polski potoczyłaby się inaczej i historia Litwy i Europy Wschodniej, gdyby Litwini wtedy tę wyciągniętą rękę przyjęli. Wilno mogłoby się stać miastem zgody, ale litewscy nacjonaliści, przede wszystkim litewscy nacjonaliści, ale także polscy nacjonaliści, ważniejszą rolę tutaj jednak odegrali litewscy, odrzucili tę propozycję i skupili całą swoją energię duchową w dwudziestoleciu międzywojennym na nienawiści do Polski, na wychowywaniu Litwinów w nienawiści do Polski, która zabrała im Wilno. Wilno, w którym mieszkało 2% Litwinów, ale które było historyczną stolicą Litwy. Ja mam pytanie związane z Litwą, pomimo tego, że pan profesor właściwie już odpowiedział trochę, ale ja tak zastanawiałem się, obecne stosunki z Litwą Polski są niedobre. Halo, tak? Wydaje mi się, obecne stosunki z Litwą są bardzo niedobre, bardzo niedobre. A ja się tak zastanawiam, czym Polacy mogli zachęcili podczas Unii Lubelskiej, podczas Unii Polski z Litwą. Znaczy częściowo to Pan odpowiedział już, natomiast ja zastanawiam się nad taką sprawą. Kim byli Litwini w tamtych czasach? Czy to byli, przecież to było Wielkie Księstwo Litewskie, w którym język jaki był? Język nie był litewski, litewski język się później tworzył. Więc jacy to byli ludzie? Czy to byli Litwini wtedy zawierający tą z nami? Przecież część z tego została znanymi magnatami w Polsce. Oni skorzystali na tym. No więc co można zrobić, żeby na czasy obecne jakoś, w jakiś sposób zachęcić tych Litwinów do jakichś przyzwoitych stosunków? No jednak chciałem przypomnieć, że Litwini oczywiście mieli swój język przed językiem ruskim, tylko nie był to język literacki, nie pisali tym językiem, bo nie znali pisma, ale posługiwali się nim między sobą. Wszystkie wielkie rody litewskie, Radziwiłłowie na przykład, Sapiehowie, mówili tym językiem litewskim, nie ruskim. Potem się nauczyli ruskiego, ale traktowali litewski jako swój rdzenny język. Jest korespondencja Radziwiłłów na przykład z końca XVI wieku, kiedy mówią, no, że musimy dbać o ten nasz język, czyli litewski, ale publicznie musimy używać języka polskiego. I to mówią nie z nienawiścią, ale jednak, że to nie jest nasz język, ten polski język, którego będą używali. Bo to jest język debaty publicznej, to jest ten język wyższy, można powiedzieć. Natomiast bardzo słusznie pan przypomniał, że formalnie językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego był język, pewna odmiana języka staroruskiego, która najbardziej podobna jest do białoruskiego dzisiejszego. Aż do 1697 roku to był język urzędowy, język kancelaryjny w Wielkim Księstwie Litewskim. Bo tym językiem mówiła ogromna większość ludności, w tym niemała część elity, ale nie litewskiej, tylko ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. No bo tacy Czartoryscy na przykład, no to żadni Litwini, to Rusini, można tak powiedzieć. I tak dalej, można, znaczy, no, można tutaj różne rody dzielić, które były bardziej litewskie, które bardziej ruskie w swojej kulturze, w swoich tradycjach, niezależnie od tego, czy się wywodziły od Olgierdowiczów, czy od Rurykowiczów, ale większość jednak i elit, a przede wszystkim większość ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego to byli Rusini, ludność prawosławna ruska. Ta mniejszość wybrała katolicyzm, wybrała związek z Polską właśnie, żeby się obronić przed zatopieniem w Morzu Ruskim, prawosławnym. Unia temu miała służyć, ta unia pierwsza, unia w Krewie, a potem w Horodle. Natomiast z Unią Lubelską no, nie przedstawiało się to tak całkiem idyllicznie. Przekonał ich król, jak oderwał połowę terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego jako właściciel, bo na Litwie Wielki Książę był właścicielem wszystkiego. Także ziemi i ludzi na niej zamieszkałych. To nie była Polska z wolnością polską, prawem własności. Wielki Książę był właścicielem wszystkiego, więc połowę Wielkiego Księstwa Litewskiego oddał koronie, czyli ziemię Ukrainę. No i wtedy struchlali panowie litewscy, którzy bardzo burzyli się przeciwko Unii z Polską. Nie mieli wyjścia, musieli przyjechać
chociaż wyjechali z niego wcześniej na Sejm w Litwie, żeby uzgodnić jakieś warunki współżycia już w bardzo okrojonym Wielkim Księstwie Litewskim. Bo król był ich właścicielem. Zygmunt August mógł zrobić wszystko z nimi, co chciał, jako właściciel, prawie jak car, można powiedzieć. No a Polacy wtedy mieli takie nastawienie, można powiedzieć, elity polskie, że no za chwilę zamienimy Litwę na Nową Polskę. Takiej używali, chcieli, żeby zastąpić nazwę Litwa nazwą Nowa Polska. No to się Litwinom też bardzo nie podobało, elitom litewskim. Także to nie była idylla, powiedziałbym, w zawieraniu tej Unii. To się stopniowo przez wieki ucierało. Czy teraz musimy czekać aż wieki, żeby pogodzić się z Litwinami? Myślę, że nie. Myślę, że szybciej to nastąpi. I przykład takich lepszych dużo stosunków jednak miał miejsce. W latach 2005-2009, kiedy prezydentem w Polsce był Lech Kaczyński, z Ukrainą mu się niezupełnie udało, tu się całkowicie z panem zgadzam, dlatego że nie było żadnej woli porozumienia ze strony ukraińskiej, zwłaszcza ze strony prezydenta Juszczenki. Natomiast ze strony litewskiej wtedy, kiedy prezydentem był Valdas Adamkus, była wola porozumienia i to były naprawdę najlepsze stosunki polsko-litewskie w historii od czasów Unii. One się skończyły nie z winy litewskiej, tylko to trzeba powiedzieć. W relacjach z Litwą część winy spoczywa na nas, a przede wszystkim na ministrze Sikorskim, który konsekwentnie, z wyjątkową arogancją i butą odnosił się do Litwinów, systematycznie ich poniżając. W sposób niebywały zupełnie. To jest cham i prostak, który swoje chamstwo i prostactwo wyraża w ten sposób, że poniewiera słabszymi i liże buty mocniejszym. Po tym poznaje się chama i prostaka. Otóż on uwielbiał poniżać Litwę jako kraj słabszy. I to ma bardzo wyraźne konsekwencje dzisiaj. Polska polityka zagraniczna jest kojarzona w ostatnich 8 latach w Wilnie przez pryzmat tego chama i prostaka. I to ma swoje niestety złe konsekwencje. Proszę bardzo. Ale może pani najpierw, bo... Nie wiem, mikrofony może będzie lepiej. Wanda Dymińska-Buczek, ja reprezentuję Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego oraz Stowarzyszenie Instytut Kresów. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat rzezi wołyńskiej i zapytać pana profesora, czy sądzi pan, że obecne władze uznają rzeź wołyńską za ludobójstwo? Powstał parę lat temu komitet budowy pomnika poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, ludzi zamordowanych przez ONUPA. Do dzisiaj nie ma lokalizacji. Nie możemy doczekać się na lokalizację w centrum Warszawy. Jest ta sprawa pomijana, a szczególnie dziwne, że władze polskie nie chcą uznać to za ludobójstwa tych wydarzeń. I 11 lipiec to miała być data upamiętniająca, bo w tego dnia właśnie, 11 lipca, wydarzyła się tragedia wielka, o której myślę, że większość z państwa wie i ma świadomość, na czym polegała. I do dzisiaj władze polskie władze nie uznają tego za ludobójstwo. Więc czy jest nadzieja pana zdaniem, że obecne władze uznają za ludobójstwo te wydarzenia? To jest szalenie ważne dla Polaków. Dziękuję. No cóż, myślę, że jest w tym pewien paradoks, że z nadzieją czekamy na ludobójstwo, a raczej na nazwanie ludobójstwem tego, co stało się z Polakami na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Mówię, że jest to paradoks, bo czy będzie lżej od tego tym, którzy zostali zamordowani? Myślę, że będzie lżej dlatego, odpowiadam od razu, lżej dlatego, że zostanie to nazwane prawdziwym określeniem, bo to było ludobójstwo. Myślę, że nikt, kto uczciwie podchodzi do tego zagadnienia, nie może tego nazwać inaczej, ponieważ celem organizacji ukraińskich nacjonalistów była likwidacja całości polskiej ludności na terenach, które OUN uważał za swoje terytorium narodowe. I w tej sytuacji ludobójstwo jest jedynym moim zdaniem prawdziwym określeniem tego. A więc myślę, że powinniśmy zmierzać jak najprędzej do tego, żeby nie eufemizmami się posługiwać, tylko nazwać rzecz prawdziwym określeniem. Tak jak w sprawie Katynia. Ja chciałem przypomnieć, że w sprawie Katynia też nie mamy określenia ludobójstwo. Nie, nie. Przypomnę artykuły w Gazecie Wyborczej w 2011-2012 roku, opinie prawników przez tę gazetę przytaczanych, że żadnego ludobójstwa nie było, również w Katyniu.
Otóż no, myślę, że w obu przypadkach mamy do czynienia z takim zjawiskiem, ale w obu przypadkach także mamy do czynienia z zderzeniem racji, prawdy historycznej z racjami politycznymi. I myślę, że trzeba naciskać cały czas na obecne władze polskie. Niestety pomnik nie leży w gestii władz centralnych, tylko władz samorządowych. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz musi wyrazić zgodę na jakikolwiek pomnik w Warszawie, ale także na władze właśnie centralne, żeby tej prawdy nie odsuwać. Ale moment, kiedy ta prawda zostanie ogłoszona, myślę, że trzeba zostawić w perspektywie najbliższych 2-3 lat, kiedy będzie to najmniej szkodziło naszej polityce zagranicznej, bo Ukraina jest naszym ważnym partnerem. Jeżeli Ukraina będzie nas nadal prowokowała, o teraz to zobaczymy, pan prezydent Duda jedzie teraz na Ukrainę. Chciałem zwrócić uwagę, że nie była to pierwsza jego wizyta, nie jest to manifestacyjnie sojusznik strategiczny numer jeden, ale jedzie na Ukrainę, bo trzeba jechać na Ukrainę teraz. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty, czy tak jak pan prezydent Komorowski, któremu zadedykowano, że tak powiem, specjalną ustawę, tak. Więc zobaczymy, nie wiem, jeżeli tak będzie, no to myślę, że nie będzie żadnych powodów, żeby odwlekać, że tak powiem, sprawę, o którą pani pytała. Natomiast jeżeli Ukraina okaże dobrą wolę, zmieni swoją politykę historyczną, to możemy pomyśleć o wspólnym dojściu do tego określenia w bardzo krótkim, można powiedzieć, horyzoncie czasowym, w którym będziemy to robili razem. To byłoby lepsze, bo nie chodzi o to, żebyśmy tylko uznali, że to ludobójstwo, a oni nie, bo to nie będzie pełny sukces. Prawda? Tak jak Niemcy jednak przez pewien czas uznali swoją współodpowiedzialność, czy główną odpowiedzialność, teraz próbują to przemienić we współodpowiedzialność, za Holokaust. Prawda? Dobrze, żeby Ukraińcy tak przepracowali, jak się to mówi językiem współczesnej psychoanalizy, swoją zbrodnię na Polakach. No, dlatego tu jest sprawa delikatna. Jak to zrobić, żeby nie tylko odfajkować? My wiemy, że jest ludobójstwo, postawiliśmy pomnik, a Ukraińcy co sobie myślą, to jest ich sprawa. Nie, chodzi o to, żeby wciągnąć w to Ukraińców. I na tym polega cała trudność zadania, które pani jak najsłuszniej postawiła czy przypomniała. Myślę, że z naszej strony trzeba cały czas o tym przypominać, że czekamy, a przede wszystkim wspólnoty ofiar, rodzin ofiar powinny się tego dopominać, bo mają największe prawo po temu. Bardzo proszę. Mówiła się o śmierci i katyństwo. Niestety, bardzo. Bardzo przepraszam, ta kolejność jest. Przepraszam, ale pozwolę sobie nawiązać do wykładu pana profesora, bo ilość pytań związanych jak gdyby z historią współczesną, myślę, że dotyczy następnych wykładów i myślę, że pani dyrektor jak gdyby da nam tą satysfakcję wyjaśniania sobie tych wątpliwości w perspektywie następnych wykładów. Ten wykład, prawda, jako pierwszy pana profesora zbliżył nas do historii naszej poprzez właśnie historię Kresów, jak również historię tej odległej Europy od nas, prawda, na zachód. Bo przecież Kresy to była jak gdyby kolebka łączenia się historii kultury łacińskiej od Bizancjum, prawda, przez Niderlandy, z Rzymu, przez Niderlandy, Kraków, też na te odległe Kresy. Także myślę, że to, że pan profesor zrobił tą migawkę poprzez wszystkie wieki, wymieniając nazwiska wielkich Polaków pochodzących z ziem kresowych, to jest dowodem, jak wielka kultura, jak wielka sztuka na tych ziemiach istniała, skoro promieniowała tak wielkimi personami, prawda, na nasze ziemie, gdzie kultura Niderland jednak i Rzymu w Krakowie, Zamość jest tego dowodem między innymi, prawda, albo jak gdyby dały światu do dzisiaj dowód, jak wielka na tych Kresach istniała kultura już w tych pierwszych wiekach polskości. Ale mam ten jak gdyby niedosyt, panie profesorze, mówił pan profesor o przykładach tej wielkiej kultury, wymieniając architekturę między innymi. Ja myślę, że warto jak gdyby obok architektury mówić też o ogrodach, które powstawały wokół pałaców naszych książąt na Kresach, arkady, które zostały w ramach tej ekspansji
Orientu zniszczone pod Warszawą, jak również pod Lwowem. I dlatego nie ma źródeł na ten temat, jak gdyby dowodzących, że nasi książęta obok pałaców, prawda, wznosili piękne ogrody i one były też jak gdyby inspiracją do tworzenia się wielkiej kultury i sztuki w pokoleniach, w wielu pokoleniach na Kresach. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Tak, okej. Okay. Panie profesorze, mam dwa pytania, jeżeli można, bardziej związane ze współczesnością, aczkolwiek nawiązujące do pańskiego wykładu. Pierwsza sprawa, chciałbym pana profesora spytać, czy znajduje pan w historii Kresów zdarzenie analogiczne do tego, co mamy w tej chwili do czynienia na Ukrainie, czyli wojny ukraińsko-rosyjskiej? Czy istnieje, czy możemy znaleźć coś, takie zderzenie pomiędzy Krymem, pomiędzy Kijowem a Moskwą? W moim przeczuciu, przepraszam, że tak mówię, znaczy możemy mieć do czynienia z rosyjską wersją powstania Chmielnickiego, jeżeli tak można powiązać, stworzyć taką analogię. Natomiast druga sprawa, chciałem spytać pana profesora raczej o rzecz, która, znaczy o państwo, które w tej chwili nie było wspomniane, dzisiaj państwo również kresowe w naszym odczuciu, czyli Białoruś. Litwa, wiadomo, jest negatywny stosunek. Ukraina raczej pozytywna, czy mniej negatywny na pewno niż Rosjanie. Natomiast Białoruś w tej chwili tak naprawdę jest białą plamą. Jeżeli można, panie profesorze, kilka uwag na ten temat, ale i ewentualne odniesienie się do takiego stwierdzenia, że pomimo wszystkich negatywnych opinii o Łukaszence, sam fakt, że ten człowiek utrzymuje państwowość Białorusi, no przyczynia się jakoś do stworzenia państwowości czy narodowości białoruskiej, a przez to również stworzenia jakiegoś odrębnego bytu od Moskwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacznę od tej drugiej kwestii. Myślę, że odkąd Aleksander Łukaszenko porzucił marzenia o roli prezydenta Zjednoczonej Białorusi i Rosji, no bo miał takie marzenia, to niewątpliwie stał się najważniejszym i najbardziej efektywnym strażnikiem odrębności Białorusi, utrwalenia jej państwowości, tak jak pan to powiedział, tak samo uważam. I myślę, że w dłuższej perspektywie to jest na pewno dobre zjawisko, niezależnie od tego, jak oceniamy Łukaszenkę. Znów jest problem z jego stosunkiem do polskiej mniejszości, choć nie jest ona tak może brutalnie prześladowana, jak czasem się to zdarza w niektórych okręgach, no, czy tak złośliwie jak na Litwie, czy w niektórych okręgach Ukrainy, ale no też są z tym kłopoty. Niemniej myślę, że niewiele da się politycznie zrobić teraz z Łukaszenką, bo on po prostu no, gra tak, żeby utrzymać swoją odrębność. Choć opiera się przede wszystkim o Putina, to w lęku przed połknięciem przez Putina zawsze jest gotów odwołać się do Zachodu, mówiąc krótko. I to utrwala już 25 rok państwowość białoruską. A im bardziej dorasta kolejne pokolenie, które wie, że mieszka w państwie Białoruś, a nie w Imperium Rosyjskim, tym lepiej dla nas, tak myślę. Ale niewiele politycznie my możemy zrobić, no bo myślę, że obalanie Łukaszenki jest absurdem, jest niemądrą polityką i chyba nie będzie do niej powrotu. O tym zdecydują sami Białorusini, co chcą zrobić z tym reżimem. Na razie popierają go w większości. Natomiast pana pierwsze pytanie historyczne, myślę, że oczywiście takiego powstania Chmielnickiego przeciwko Rosji nie było. Natomiast właśnie w XVII wieku jednak Ukraińcy, Kozacy, no występowali niezwykle efektownie zbrojnie przeciwko Rosji. To jest w tradycji ukraińskiej wojskowości. Te walki są, myślę, że gdyby tak przezbrojona została pamięć historyczna ukraińska, to przypomniano te największe triumfy oręża ukraińskiego, czyli oblężenie Kremla przez wojska Piotra Sachajdacznego w 1617 roku, moskiewskiego Kremla, który był w awangardzie polskiego czy polsko-litewskiego wojska wysłanego tam przez króla Zygmunta III. To topory kozaków Sachajdacznego szczerbiły się wtedy o bramy Kremla. No nie udało się go zdobyć, wtedy to oczywiście miałoby ogromne znaczenie.
i bitwa pod Konotopem, gdzie no właściwie cała armia rosyjska została wyrżnięta, czego nie należy naturalnie pochwalać, ale była to straszliwa klęska, chyba największa w XVII wieku, w całym XVII wieku klęska armii rosyjskiej w starciu nie z Polakami, tylko z Kozakami wyłącznie. Więc no są elementy, no powiedziałbym, w tradycji ukraińskiej konfliktu z Rosją, z czego też nie ma powodów się cieszyć, że są takie krwawe epizody, ale skoro pan pyta o to, czy jest czym równoważyć w pamięci ukraińskiej tę wrogość do Polski w relacjach z Rosją, to myślę, że oczywiście jest, choć naturalnie Ukraina postrzega relacje z Rosją przede wszystkim przez pamięć Hołodomoru, który uważa za świadomie zorganizowany przez moskiewski ośrodek sowieckiego imperium, żeby zniszczyć, pognębić naród ukraiński. I to jest no niewątpliwie centralna część obecnej oficjalnej polityki pamięci na Ukrainie już od ponad 10 lat. I to ma swoje oddziaływanie. Myślę, że na Zachodzie oczywiście Bandera jest najważniejszy i to jest bardzo niedobre. Z tym powinniśmy walczyć. Natomiast Hołodomor jest na całym obszarze Ukrainy nauczany i utrwalany jako główne wydarzenie, główny punkt identyfikacji pamięci, tak jak Holokaust dla Żydów. No i myślę, że to dobrze, że jest to centralnym wydarzeniem pamięci, bo przede wszystkim jest to doświadczenie autentycznego, gigantycznego ludobójstwa spowodowanego przez reżim totalitarny. Pamięć o zbrodniach reżimów totalitarnych powinna być podtrzymywana. Mogę panie profesorze, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, tak. Ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Moje pytanie bardzo krótkie, panie profesorze. Czy ukaz Emski, bodajże przez Aleksandra II podpisany, miał jakiś wpływ na sytuację na Kresach? Bo pani jeszcze się zgłaszała. Jako absolwentka UJ-u chciałam panu profesorowi przekazać wyrazy uznania i jako polonista i historyk za przepiękny styl. To jest pierwsze. A drugie, ja zajmuję się ostatnio tożsamością, pochodzę z ziemi sanockiej, także ta tematyka jest mi bliska. Cieszę się, że Kazimierz Wielki w pańskiej pozycji tej i innych jest pokazany obiektywnie i pięknie. Ja między innymi mam wykład na temat 650-lecie Alma Mater, jego zabiegi jako młodego królewicza o założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego i tak dalej. Dziękujemy panie profesorze, że pan jest u nas tutaj. Do widzenia. Dziękuję bardzo za te miłe słowa, a w odpowiedzi na pytanie, dekret zakazujący używania języka ukraińskiego, który jest oczywiście także w pamięci ukraińskiej utrwalony, wydany przez tak zwanego cara wyzwoliciela, no bo rzeczywiście wyzwolił chłopów z niewoli pańszczyźnianej w skali całego Imperium Rosyjskiego, miał takie znaczenie dla Ukrainy. Myślę, że to jest temat do przemyślenia głębszego, ale myślę, że z naszego punktu widzenia bardzo niedobre, niekorzystne, dlatego że odrodzenie narodowe Ukrainy nie zaczęło się wcale, jak my to pamiętamy, w Galicji. To nie była robota, nazwijmy tak, austriackiego urzędnika, który chciał przeciwstawić go Polsce. Taka praca była wykonywana przez Austriaków od lat 40. czy 30. XIX wieku. Ale wcześniej zaczęło się, jeżeli można tak powiedzieć, odrodzenie czy budowanie tożsamości narodowej ukraińskiej na rosyjskiej Ukrainie, za Dnieprem, na wschodzie Ukrainy. Tam są początki nowoczesnej narodowości ukraińskiej. I te właśnie początki, które zaczęły w latach 60., 50. i 60. przybierać na sile, symbolem tego jest Taras Szewczenko oczywiście, jego rola w kulturze ukraińskiej, no nie umknęły uwadze rosyjskich władz. I to właśnie one swoją polityką rusyfikacyjną sprawiły, że przytłumione zostało działanie tego ośrodka. Gdyby tamten ośrodek przeważał nadal w budowaniu nowoczesnej, nowej tożsamości ukraińskiej, nie byłoby takiego problemu. Jakiś problem by był w relacjach polsko-ukraińskich, ale byłby dużo słabszy.
Także dekret Emski moim zdaniem ma fatalne znaczenie dla polskiej historii. Nie dla ukraińskiej tylko, ale także dla polskiej, ponieważ przesunął środek ciężkości formowania się nowoczesnego nacjonalizmu ukraińskiego na teren radykalnego konfliktu z Polską. A jak to pan profesor wyjaśnia, że do petlury nikt się nie przyłączył? Dziękuję. Jeszcze prosi o głos pan burmistrz Arkadiusz Kosiewicz. Szanowna pani dyrektor, ja prywatnie chciałbym zabrać ten głos nie jako burmistrz, bo w tym przypadku należę osobiście do ludzi, którzy szukają swojej przeszłości, panie profesorze, i tutaj wielkie słowa podziękowania dla pani dyrektor, bo jak i dla organizatorów oczywiście, bo to jest naprawdę fajny, wspaniały pomysł, genialny pomysł, powiem wprost, ponieważ należę do ludzi młodych, w tym sensie młodych, że jeśli patrzę, czytam świadectwo mojej babci, gdzie jest napisane malutka wioska, powiat lwowski, i potem wiem z pewnych przesłuchów od mojej mamy, że w którymś momencie w latach 60. trzeba było się wyprowadzić i tak dalej. Mama nie potrafi pewnych rzeczy opowiedzieć. Ja byłem za młody, kilkunastoletni chłopiec, żeby o to pytać, tak? I to jest też dobry moment szukania tej swojej przeszłości. Jeśli rozmawiam, proszę państwa, bo mieszkają wśród nas ludzie, którzy wywodzą się właśnie między innymi z tamtych ziem. Choćby radnym gminy Brwinów jest pan Józef Strzeżyński, mąż naszej pani minister cyfryzacji Anny Strzeżyńskiej, który w 60. bodaj drugim roku, ostatnia grupa osób, która wyprowadziła się, która z Lwowa wyjechała, ma urodziny, urodzony we Lwowie, który po prostu tutaj został rzucony jako taki typowy uchodźca, tak? I pięknie potrafi opowiadać o tym, i tu może ukłon do pani dyrektor, żeby w którymś momencie nawet i z takimi ludźmi zrobić spotkanie, ponieważ my wszyscy, wiele z tych osób, które tutaj są, pewnie szukają tej swojej przeszłości. I ja chciałbym podziękować pani dyrektor za organizatorom za wspaniały pomysł, naprawdę. A panu profesorowi za bardzo interesujący wykład, ale również za te dwie dodatkowe strony. Bo te dwie dodatkowe strony to były na tyle wzruszające, szczególnie jak pan pytał w którymś momencie wracać czy zostać, tak? I rzeczywiście wielu naszych rodaków, wspaniałych ludzi stanęło przed takim dylematem. Wielu wróciło, jednak wielu zostało. Dziękuję bardzo. Sekundę. Tak? Bardzo proszę. Bo tak chce się... Ja się urodziłam w 43 roku jeszcze we Lwowie. Moi rodzice z pokolenia na pokolenie, z dziada, pradziada byli Lwowiakami. Mieszkali na Łyczakowie. Moja mama bardzo często mówiła na pewną część Łyczakowa, Mazurówka. Może mi coś pan profesor więcej na ten temat powiedzieć? Nie? To ja doczytam. Szanowni państwo, dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym tutaj państwu na dzisiejsze nasze spotkanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu profesorowi za cały wykład, za to dzisiejsze uczestnictwo. Chciałem podziękować jako Polak i w imieniu wszystkich Polaków za to, co pan, panie profesorze, robił i robi do tej chwili. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję i proszę przyjąć.